Praktyczne lekcje z życia królów Judy. Pierwsza lekcja: Rehabeam, król, któremu zabrakło mądrości. Rehabeam był synem Salomona, a jego matka miała na imię Naama. Jego imię oznacza ten, który uwalnia ludzi, albo ten, który powiększa ludzi. Liczby są następujące: 17 lat rządził od roku 931 do 913 przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa. Miał 18 żon, 60 nałożnic, 28 synów i 60 córek. Niestety, jego rządy można podsumować następująco. Czynił zło i nie przykładał swojego serca, aby szukać Pana. Co działo się w czasie rządów Rehabeama? W czasie jego rządów była wielka schizma, wielkie rozdzielenie pomiędzy 10 plemionami, które były na północy, i 2 plemionami, które były na południu, Judą i Beniaminem. W tym czasie Rehabeam chciał zgromadzić armię, żeby poprowadzić je na wojnę przeciwko Izraelowi, po to, aby odzyskać królestwo dla siebie. Ale Bóg posłał proroka, aby mu powiedział: nie, nie rób tego, ponieważ ode mnie stała się ta rzecz. Pamiętamy, że to był sąd z powodu grzechów Salomona. W tym czasie wielu kapłanów i lewitów uciekło po to, aby przyłączyć się do Rehabeama w Judzie, z tego powodu, że byli z ich stanowisk zdjęci przez Jeroboama, ponieważ Jeroboam ustanowił pogański kult w jego obszarze rządów, ale nie tylko kapłani i lewici uciekli, ale także wielu ludzi też uciekło po to, aby dołączyć się do Rehabeama, ponieważ czytamy o tym w następujących słowach, że oni ustawili swoje serca, aby szukać Pana Boga Izraela. Rehabeam chodził drogami Dawida i Salomona przez 3 lata. Ale kiedy królestwo zostało ustanowione, kiedy poczuł się mocny wystarczająco, aby robić rzeczy samodzielnie, jest napisane, że zapomniał prawa Pana i cały Izrael razem z nim. To jest przykład wpływu lidera na ludzi. Następnie Bóg posłał Szyszaka, króla Egiptu, przeciwko Jeruzalem i wziął wszystkie skarby, które były w królewskim domu i w świątyni Pana. Czego możemy się uczyć o Rehabeamie? Po pierwsze, możemy się nauczyć, że Rehabeam słuchał tych, którzy myśleli podobnie jak on. On miał 41 lat, kiedy zaczął rządzić. I jest napisane, że dawał posłuch do młodym ludziom. Młodzi ludzie, którzy byli z nim, którzy rośli razem z nim i którzy odrzucili radę starszych mężczyzn. Którzy byli z nim, którzy rośli razem z nim i zapomnieli, aby być posłuszni starszym. Możemy znaleźć takich ludzi jak on wszędzie. Możemy znaleźć ludzi, którzy myślą tak jak my, wszędzie. Możemy znaleźć wideo na internecie, gdzie ludzie myślą tak jak my.
artykuły, blogi, książki także. One mogą być łatwo znalezione. Jesteśmy otoczeni przez przyjaciół, którzy myślą jak my. Ale czy ja myślę tak jak Bóg? To jest prawdziwe pytanie. Czytamy w Psalmie 111. Bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Czy widzimy Rehabeama czyniącego tak, aby poszedł do Boga po mądrość? Niestety nie, choć jest to to, co zrobił jego ojciec. Jego ojciec bał się Boga, modlił się i Bóg dał mu wielką mądrość. Musimy otrzymać i żądać mądrości od Boga, każdy z nas dla samego siebie. W Przypowieściach 4:7 jest napisane: nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj inteligencji. To jest właśnie to, czego potrzebujemy. Przyjść do Boga i prosić o mądrość, której potrzebujemy. I On bez wypominania da nam. Druga lekcja, której możemy nauczyć się od Rehabeama, jest taka, że on walczył przeciwko tym, którzy nie naśladowali go. Czy nie zdarza się to również dzisiaj, że istnieją ludzie, którzy nie naśladują nas? Tacy, którzy nie myślą tak jak my? Tak. Nawet może się to zdarzyć, że prawdziwe dzieci Boże, które miłują Pana Jezusa, nie myślą tak jak my. Niestety tak. Nie mamy więcej w dobrym czasie niż wtedy, kiedy Kościół, zgromadzenie był zjednoczony jako jedno ciało, aby mówić i w praktyczny sposób działać na ziemi. Niestety jest wiele, tak jak Paweł powiedział, sekt, rozłamów i to jest podobne. Różne sposoby myślenia pomiędzy każdym i żyjemy w czasie, kiedy jest tak dużo. Ale to nie znaczy, że mamy brać broń, aby czynić wojnę przeciwko tym ludziom. Przeciwko tym braciom i siostrom. Nie. To jest właśnie co niestety Rehabeam uczynił. Wziął broń i chciał iść na wojnę przeciwko jego braciom i siostrom. Ale na całe szczęście Bóg dał nam o wiele mądrzejszą drogę. Co zatem mamy czynić? Czytamy w 2 Tymoteusza, 2 rozdział 24 do 25 wersetu. A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności. Napominający z łagodnością krnąbrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. No i teraz jest trochę bardzo ważnych prawd w Słowie Bożym. Jak na przykład takie, które dokładnie dotyczą, odnoszą się do Boga osobiście, czyli Trójca. Zbawienie przez wiarę, odnoszących się do grzechu, sprawiedliwości i sądu. Oddzielenie od zła. Możemy dodać dużo tematów, które są ważne. Ale musimy nauczać z uprzejmością. Musimy mieć czas, ponieważ to jest ten Bóg, który chce, aby osobę przyprowadzić i postawić w konfrontacji z prawdą. Który może przyprowadzić takiego naszego rozmówcę do upamiętania i zrozumienia nauczania Słowa Bożego. Który przyprowadzał ich do nawrócenia, aby rozumieli nauczanie Słowa Bożego. To jest coś, co moglibyśmy wykonać własnymi rękami. Widzimy, że coś jest takiego w charakterze Rehabeama. Czytamy w rozdziale 10, w wersecie 13, że odpowiedział twardo ludowi.
Czy to jest sposób, w jaki określamy swoich liderów? Nie. Widzimy go, gdy chce, aby wywalczyć coś, co należało i tak do niego. Ale Bóg bardziej, gdy On chce, żeby nasze rodziny, praca i inne dzieci Boże, żebyśmy razem, w każdych okolicznościach, On żąda dla nas, abyśmy byli mili wobec siebie, wobec wszystkich ludzi. Trzecia lekcja, której można się uczyć z życia Rehabeama. Porzucił on zakon Słowa Bożego. Widzimy jego odpowiedź, którą Bóg dał jemu. I to nie jest tylko zapomnienie prawa. Bóg również powiedział, zapomnieliście mnie i dlatego ja odszedłem od was. Rehabeam ufortyfikował miasta w Judzie. Czy miało to sens fortyfikować miasta, ale odrzucić Boga i stracić wszystko ostatecznie? To jest błąd w obliczeniach. Rehabeam stracił wszystko, wszystkie skarby, które były w jego domu. I wszystkie skarby, które były w domu Pana. I wiemy, że tam było bardzo dużo skarbów, ponieważ w czasach Salomona złoto było w fenomenalnej ilości i przybywało ono do tego kraju z każdej strony. Takiej ilości, że nikt nie mógł zliczyć srebra, gdyż srebro było uważane za nic. I teraz wszystko stracone. Mieliśmy bogactwa jako dzieci Boże. Mamy Słowo Boże. Także mamy wiele książek wyjaśniających nam skarby Słowa Bożego zgodnie ze Słowem Prawdy. Ale możemy stracić wszystko, kiedy zapomnimy mądrości i nie tylko przez to, że będą trudności intelektualne, bo intelektualna wiedza na temat prawdy nie ma wiele do czynienia z prawdą i jeśli nie będziemy chodzić w praktyce zgodnie ze Słowem Bożym, to w rzeczywistości jest jak posiadanie prawdy, ale w rzeczywistości odrzucenie Słowa Bożego. Co zatem nam pozostaje? Pozostaje nam poddać się Bogu, ponieważ odrzucenie Jego Słowa to odrzucenie Boga. To jest jak Bóg to widzi. I kto będzie w stanie przekazać bogactwa następnemu pokoleniu? Nikt, kto nie jest posłuszny Bogu. Będziemy mieć zbawienie? Nie będziemy. Będziemy mieli prawdy, które nas uwalniają? Niestety nie. Oby Bóg zachował nas przed odrzuceniem Jego Słowa, ale żebyśmy trzymali to Słowo jako bardzo cenne. To są właśnie te podstawowe trzy lekcje, których uczymy się od Rehabeama. Po pierwsze, on słuchał tych, którzy myśleli tak jak on. Drugie, on czynił wojnę z tymi, którzy nie myśleli tak jak on. Po trzecie, on odrzucił słowo prawdy, słowo Pana. To są trzy znaczniki braku mądrości według Boga. I dlaczego to stało się do niego? Czemu to się stało jemu? Ponieważ on nie przykładał serca, aby szukać Pana. Bóg czegoś takiego nie chce dla nas. Bóg raczej pragnie, żebyśmy przykładali słowo do naszego serca. Abyśmy szli z Bogiem i czynili tak, jak jest napisane w Jakuba 1:5. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Aby Pan dał nas chodzić z Jego mądrością i abyśmy
przychodzili do Boga, aby otrzymywać tę mądrość.